Witaj serdecznie, Paweł Grzech z tej strony. Dzisiaj mam do Ciebie pytanie. Kiedy tak naprawdę zaczniesz zarabiać w MLM? Pozwól, że razem poszukamy odpowiedzi. Jakiś czas temu natrafiłem na pytanie tego typu. Posłuchaj, pracuję już od ponad roku, dokładnie około 14 miesięcy w branży marketingu sieciowego i zbudowałem już zespół 140 współpracowników, z czego 25 aktywnie działa, a pozostałe 80% konsumuje produkty. Ale nie buduję niestety aktywnie biznesu. Jednak mimo wszystko mam takie uczucie, że wszystkie pieniądze, jakie zarobię, muszę od razu reinwestować w mój biznes, aby dalej się rozrastał. I kiedy tak naprawdę zacznę zarabiać konkretne pieniądze i co tak naprawdę robię źle? Pozdrawiam, Michał. No, tak naprawdę nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Aby zbudować duży biznes MLM, potrzebujesz tak naprawdę dwóch rzeczy. Pierwsze to duplikacja, a druga to tak zwane momentum. I właśnie te dwa czynniki są niezbędne, aby wybudować dobrze prosperujący biznes w marketingu sieciowym. I Michałowi udało się w 14 miesięcy zbudować strukturę liczącą 140 osób, czyli średnio miesięcznie musiał pozyskiwać około 10 osób do swojego biznesu, z czego jedna, dwie, może trzy osoby to będą poważni gracze. I trzeba w tym momencie wziąć również pod uwagę, że 10-20% lub więcej odpadnie każdego miesiąca, co jest oczywiście normalne. I teraz, aby zbudować szybko rosnący zespół, z którym będziesz mógł podwoić swoje zyski, potrzebujesz właśnie tego momentum. I takie momentum odczujesz dopiero w momencie, gdy zbudujesz już zespół na przykład na około 300 aktywnych współpracowników. I momentum, czyli rozmach, jest tak naprawdę zależny od czasu. Momentum i gwałtowny wzrost jest do osiągnięcia dopiero wtedy, gdy na przykład wprowadzisz do swojego biznesu w dość krótkim czasie, na przykład w 4 miesiące, 300 nowych współpracowników i im szybciej to zrobisz, tym tak naprawdę lepiej. Mi się to udało zrobić mniej więcej z moim zespołem w niecałe 3 miesiące, ale to wymaga oczywiście ogromnego wysiłku w dość krótkim czasie. I jeśli zbudujesz właśnie taki zespół, tych 300 współpracowników w dłuższym okresie czasu, na przykład w ciągu 12 miesięcy, to wtedy właśnie nie nastąpi te słynne momentum i nie będzie możliwy gwałtowny wzrost. Ponieważ nowe osoby, które wprowadzisz wtedy w danym miesiącu do swojego biznesu MLM, zastępują wtedy tych, którzy właśnie zrezygnowali i wtedy tworzy się taki niekończący cykl. Jak zatem zbudować organizację 300 współpracowników w krócej na przykład niż 4 miesiące? Do tego potrzebujesz tak naprawdę trzech rzeczy. Po pierwsze, jest to przywództwo i entuzjazm. I Twoi współpracownicy będą robić dokładnie to samo, co Ty robisz. Jeśli jesteś na przykład pełen entuzjazmu, angażujesz się ze wszystkich sił i w dość szybkim tempie budujesz swój biznes MLM, oczywiście koniecznie też nie musi być to MLM, ponieważ mogą to być wielopoziomowe programy partnerskie, to wtedy ludzie z Twojej struktury zaczną Cię naśladować. Po drugie, potrzebujesz dużej ilości kontaktów. Powinieneś tak mniej więcej sponsorować około 10 nowych osób w miesiącu i następnie z tych 10 osób wyselekcjonować najpoważniejszych współpracowników i możliwie jak najlepiej ich wspierać. I właśnie, aby sponsorować na przykład 10 osób w ciągu miesiąca, to musisz wtedy kontaktować się przynajmniej z 250 potencjalnymi współpracownikami właśnie w tym danym miesiącu. I po trzecie, potrzebujesz pieniędzy, aby generować nowe kontakty. I właśnie teraz dotarliśmy do tego punktu, o którym opowiadał Michał w swoim pytaniu. Jeżeli założymy, że ponad 90% osób powie nie do Twojego biznesu MLM, a tak na pewno będzie, to musisz znaleźć wtedy sposób, aby zrekompensować sobie koszty, które poniesiesz w celu właśnie zdobywania tych nowych kontaktów. Ponieważ w innym przypadku będziesz naprawdę zarabiać mało albo bardzo mało. I plany marketingowe firm MLM nie są przeznaczone na finansowanie tego typu kosztów, dlatego gdy Twój biznes jeszcze nie jest wystarczająco duży i gdy nie możesz jeszcze w pełni korzystać z planu marketingowego, to musisz właśnie poszukać jakiejś alternatywy dla zmniejszenia kosztów Twojej reklamy. I chodzi tutaj o to, że istnieją inne sposoby, aby zarabiać na przykład od osób, które powiedzą nie do Twojego biznesu i dzięki temu pokryć na przykład właśnie miesięczne koszty Twojej reklamy. Jeśli Cię to interesuje i jeśli chcesz wiedzieć, jakich narzędzi w tym celu użyć, to kliknij po prostu w link poniżej tego filmu, a ja Ci powiem, co masz zrobić dalej. Na dzisiaj to już wszystko, pozdrawiam i do zobaczenia w następnej części. Cześć!